Dzień dobry Państwu. Niedawno wstałem, miałem ciężki tydzień, pracowałem, także wstałem około 10 minut temu. Przyszedłem do kuchni, no i patrzę, coś leży takie, bo zagubiłem porządek, powiedzmy, na podłodze. Patrzę, że coś takiego dziwnego. Podnoszę, patrzę, to samiec głupi jeden. Patrzę na kuchenkę, następnie. Dwa. Trzeciego nie widzę w akwarium w ogóle, nie wiem, może też gdzieś leży. Ale przecież akwarium jest zakryty dosłownie, o tutaj ta szczelinka jest taka, o. No nie wiem, to nawet może ma pół milimetra, przepraszam, 5 milimetrów może nie ma. Może była ci większa, ale nie da się na to bardzo większa. No bo tak, powiedzmy, może była taka szczelinka, no około pół milimetra. Jak one wyskoczyły, nie mam zielonego pojęcia, że się tutaj akurat zmieściły, także... przykra niespodzianka mnie spotkała. Został mi tylko jeden samczyk, no i wszystkie samice, jest 8 samic. I jeden tylko taki najmniejszy samczyk mi został. Był bardzo nieprzyjemny poranek. Musiałeś tu stać w nocy, bo już były dosłownie suche. No, że przez niedawno, ale to i tak nie zmienia faktu, że wyskoczyły przez tak małą szczelinę. Jednego nie widzę wcale, został mi tylko jeden samczyk. Będę musiał napisać do pana Mateusza i kupić jeszcze przynajmniej ze dwa chociaż. Niemiła niespodzianka. No ja pilnowałem tej szyby codziennie, przykrywam stał się jak najbardziej właśnie, żeby było szczelne. Nawet mu nie przyszło do głowy, że o, tylko ten mały samczyk jeden mi został. A trzeciego tłupka wcale nie widzę. Znaczy trzeciego samca, ale prawdopodobnie wypadł, też wyskoczył. Nie dziwi mi się, gdyby to mówiła, naprawdę była duża szpara, albo wcale szyby, gdyby nie była. Ale mówię, cały czas jest przykryte szybą. I straciłem samczyka. Samczyki, przepraszam, jeden został. No nic, trudno. Życzę Państwu miłej soboty. Pozdrawiam serdecznie.